Hej, witam w dębowej chatce. W reedycji trzeciego odcinka omówimy sobie historię lekarza, który spadł z nieba. Takie właśnie określenia możemy spotkać, jeśli wpiszemy imię i nazwisko Jamesa McGrogana w wyszukiwarkę Google. Pierwsza wersja materiału o zaginięciu tego lekarza powstała w grudniu 2021 roku, i od tego czasu powstały już filmy o tej sprawie na innych kanałach o podobnej tematyce. Nie oglądałem ich, tylko jak zwykle posiłkowałem się książkami Davida Polidysa, kilkoma artykułami prasowymi, a także wypowiedziami siostrzenicy Jima, które opublikowała na forach internetowych. Tyle tytułem wstępu. Przechodzimy więc do sprawy James McGrogan, 39 lat. Zaginął 14 marca 2014 roku. James McGrogan był lekarzem i na co dzień pracował na ostrym dyżurze. Mieszkał w mieście Chesterson w północno-zachodniej części stanu Indiana. Urodził się 11 listopada 1974. W 1993 ukończył Chesterson High School. A następnie trzykrotnie próbował dostać się na studia medyczne, co ostatecznie mu się udało. Po ukończeniu studiów zaczął pracę na oddziale ratunkowym St. Joseph Regional Medical Center w mieście Mishawaka w stanie Indiana. 39-latek był bardzo lubiany, miał mnóstwo przyjaciół. Ponadto pracował na oddziale ratunkowym, gdzie codziennie pomagał innym ludziom. Jim był doświadczonym outdoorsmenem, czyli według definicji tego słowa, był osobą uprawiającą sporty i rekreację na świeżym powietrzu np. turystykę pieszą, myślistwo, wędkarstwo lub biwakowanie. Poza tym uprawiał snowboarding. Był w bardzo dobrej formie fizycznej. Samotnie podróżował i obozował np. w takim miejscu jak Alaskańska dzicz. Oprócz wymienionych wcześniej aktywności mężczyzna był również maratończykiem, a także uprawiał kolarstwo długodystansowe. Wybierając się w każdą podróż, dokładnie się do tego przygotowywał i zabierał ze sobą niezbędną odzież, jedzenie oraz sprzęt. Jim i jego trzej przyjaciele już od 2013 roku planowali wycieczkę do miasta Vail w stanie Colorado. Miasto to zostało założone w 1966 roku, 4 lata po otwarciu Vale Ski Resort, ośrodka narciarskiego założonego przez Pita Siberta i lokalnego ranchera Erla Itona, w 1962 roku u podnóża przełęczy Vale. Przełęcz ta nazwana została na cześć Charlesa Vaila, inżyniera autostrad, który w 1940 roku poprowadził autostradę US Highway 6 przez Eagle Valley, a która to ostatecznie stała się autostradą międzystanową numer 70. W pierwszym roku to małe miasteczko miało jeden sklep narciarski, jeden hotel i jedną restaurację. W 1988 roku Vail stało się trzecim co do wielkości ośrodkiem narciarskim w całej Ameryce Północnej. I tak też pozostaje do dziś. Jest tam 195 tras narciarskich, z których najdłuższa, River Ridge, ma 6,5 km długości. Jest tam również 39 wyciągów oraz 3 parki snowboardowe. Cały obszar przeznaczony dla narciarzy i snowboardzistów wynosi około 22 km2. Pomimo że mieszka tutaj jedynie około 5000 ludzi, rocznie odwiedza to miejsce ponad 1,3 miliona turystów. Miasteczko leży w dolinie na wysokości 2484 metrów nad poziomem morza i widać je z każdego otaczającego szczytu. Także gdyby jakimś sposobem ktoś się zgubił, wystarczy spojrzeć w dół i iść w kierunku miasta, którego światła są widoczne nawet w nocy. Dodatkowo cała okolica roi się od setek turystów przemierzających okoliczne szlaki i trasy narciarskie. W związku z tym, że podróż z Indiany do Veil vale samochodem trwałaby około 16 godzin, James poleciał tam samolotem. Nie wziął ze sobą całego niezbędnego sprzętu. Dlatego pierwsze co zrobił po dotarciu na miejsce to udał się do Confluence Kajak Ski. Jest to sklep i wypożyczalnia wszelkiego rodzaju sprzętu do uprawiania sportów i aktywności na świeżym powietrzu. Czyli narty, deski snowboardowe, specjalistyczną odzież, obuwie, kajaki, GPS-y, ochraniacze i mnóstwo innych rzeczy. Można tam nabyć lub wypożyczyć wszystko, co jest potrzebne, aby aktywnie i przede wszystkim bezpiecznie spędzić czas w veil vale i okolicy, zarówno zimą, jak i latem. Zgodnie z wywiadem, jaki Dave Polides przeprowadził z kierownikiem sklepu o imieniu Brian, McGrogan wypożyczył splitboard, czyli deskę do snowboardu, którą można było rozdzielić na dwie części i dzięki temu używać jej jako nart. Do tego James wziął tzw. foki. Jest to element, który przykleja się do spodu położonej deski. Z jednej strony ma włosie wykonane z materiału syntetycznego lub moheru. Z drugiej klej wielokrotnego użytku, choć są też foki bezklejowe i używa się ich tylko gdy wchodzi się pod górę. Dodatkowo Jim wypożyczył sondę lawinową, latarkę, łopatę i kask. Przy sobie miał również swoje rzeczy takie jak duży plecak z jedzeniem i wodą, środki medyczne, GPS, telefon komórkowy, zapasową ciepłą odzież, a także dodatkową baterię do telefonu. Możecie zapytać, jeśli McGrogan był takim doświadczonym snowboardzistą, to czemu nie wziął swojej deski ze sobą, tylko wypożyczał sprzęt na miejscu? Było to zapewne związane z dodatkowymi kosztami, limitami linii lotniczych, którymi leciał, lub po prostu zrobił to z wygody. Ciężko jest poruszać się z deską snowboardową pełnym plecakiem sprzętu, chodząc po szlaku, mieście, nie mówiąc już o podróży z tym wszystkim więc logicznym wyjściem było zabranie jedynie najważniejszego wyposażenia i wypożyczenie reszty. Tak więc James po tym jak dotarł do Vale i wypożyczył sprzęt, spotkał się ze swoimi trzema kumplami. Grupa planowała pieszą podróż do Iceman Hut. Jest to schronisko górskie, gdzie można odpocząć lub przenocować. Hata znajduje się na wysokości 3408 metrów nad poziomem morza. Także różnica wysokości pomiędzy Veil vale a schroniskiem wynosiła około kilometr. Ekipa wyruszyła o 8 rano w piątek 14 marca 2014 roku. Temperatura wynosiła minus 7 stopni Celsjusza, niebo było bezchmurne i świeciło słońce. James zrobił zdjęcie i wysłał swojej żonie z podpisem. Przygoda właśnie się zaczyna. Cały szlak z Vail do Iceman Hut wynosił około 15 kilometrów w jedną stronę. W zależności od źródeł relacja tego, co stało się później troszkę się różni. Jedyny cytat, jaki przeczytałem należał do Andrew Kalpa, jedynego z trzech przyjaciół Jim'a i brzmiał on tak. Byliśmy wściekli, że oddalił się od grupy i na nas nie poczekał. Według niektórych źródeł, pomiędzy godziną 9.30 a 10.00, grupa postanowiła się zatrzymać. Według innych, było to po przejściu około 6,5 km. Gdy popatrzymy na mapy Google, to obie te wartości mniej więcej się zgadzają czyli średnim tempem przez 1,5-2 godziny można przejść około 4 mile czyli wspomniane wcześniej 6,5 km. Większość artykułów prasowych podawała tę samą informację o tym, jak James nie chciał czekać, i gdy grupa odpoczywała, on ruszył do przodu, zostawiając ich. Z tego też powodu jego koledzy mieli być na niego źli, bo wiadomo, umawiał się z nimi, planowali wypad, szli razem, a nagle ten ich zostawia. Jednak, jak wiadomo, artykuły prasowe i ogólnie media lubią kopiować te same historie pomiędzy sobą. Także nie sugerowałbym się tym, że im więcej gazet napisze daną informację, to jest ona bardziej prawdziwa od innej. Drugą wersję, jaką udało mi się odnaleźć i która wpasowuje się w serię Missing 411, jest taka, że grupa szła razem i James z powodu swojej bardzo dobrej kondycji fizycznej wyprzedził nieznacznie pozostałych kolegów. Ci po pewnym czasie stracili go z oczu i zatrzymali się, aby odpocząć. Wtedy też założyli, że ich zostawił i kontynuował drogę do Iceman Hut. Jak wiadomo, nie od dziś zdanie Somehow they got separated, czyli jakimś sposobem się rozdzielili, jest typowe dla Missing 411. Żona McGrogana, Sharon Welsh, zeznała, że rozmawiała ze swoim mężem i powiedziała mu, żeby dla bezpieczeństwa trzymali się razem, a ten potwierdził, że tak będzie. Poza tym, cała ta wyprawa wyglądała na męski wypad z przyjaciółmi. Tak jak wspomniałem na początku, James wyruszał samotnie na wyprawę na Alaskę, więc gdyby chciał sam pojechać do Wale i pojeździć na snowboardzie, zapewne by tak zrobił. Umawiał się z kolegami na ten wypad już rok wcześniej, więc trudno jest mi sobie wyobrazić, jak bardzo samolubnym człowiekiem musiałby być, żeby zostawić kumpli z tyłu i na nich nie poczekać. Tak czy inaczej, z takiego czy innego powodu, Jim oddzielił się od grupy. Temperatura w Vail tego dnia o 10 rano wynosiła około minus 3 stopnie Celsjusza. W górach zapewne kilka stopni mniej. Przy różnicy w wysokościach wynoszącej 1000 metrów pomiędzy Vail a Iceman Hut... Będąc mniej więcej w połowie drogi i zakładając spadek temperatury od 0,6 do 1 stopnia Celsjusza na każde 100 metrów, temperatura w miejscu, w którym się znajdowali, wynosiła pomiędzy minus 6 a minus 8 stopni. Niebo było bezchmurne, a wiatr wiał z prędkością około 11 km na godzinę, czyli według skali poforta był to lekki wiatr, którego podmuchem można poczuć na skórze. Takie warunki pogodowe były bardzo dobre, żeby nie powiedzieć idealne do tego, aby taką podróż odbyć. Gdy przyjaciele dotarli na miejsce około 17:30 17 i zobaczyli, że Jamesa tam nie ma, praktycznie natychmiast wezwali policję. Wiedzieli, że coś jest nie tak. Co ciekawe, to to, że pomiędzy rozstaniem z kumplami a ich dotarciem do schroniska doszło do próby kontaktu Jim'a z żoną. Na jej poczcie głosowej została zostawiona 16-sekundowa wiadomość od Jim'a. Nigdzie nie została podana jej treść, więc istnieje kilka możliwości, co mogło być tego powodem: przypadkowo wykonany telefon z powodu włączenia się urządzenia w kieszeni podczas podróży w górach, próba kontaktu z żoną, aby porozmawiać na szlaku i powiedzieć jej, gdzie jest itd. Ale z powodu słabego zasięgu, lub po prostu dlatego, że Sharon nie odebrała, rozmowa została przekierowana na pocztę głosową. Próba kontaktu z żoną, gdyż się zgubił i nie był w stanie się połączyć z kimkolwiek, tylko w tym wypadku powinien raczej dzwonić pod numer alarmowy 911. Czy też próba kontaktu z żoną, gdyż się zgubił, ale nie mógł lub nie był w stanie nic powiedzieć, więc jedynie wybrał do niej numer. Lub też jeszcze inny jakiś nieznany powód. W zeznaniach świadków, a zwłaszcza rodziny Jamesa, pojawia się również ciekawa wzmianka o tym, że był on bardzo doświadczonym snowboardistą, ale słabo jeździł na nartach. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, że wypożyczył splitboard i foki, czyli te specjalne nakładki na narty, które powstają w wyniku rozłączenia deski. Możemy z dużą dozą pewności założyć, że jego zamiarem było używanie nart z nakładkami jedynie do podchodzenia pod górę, a następnie łączenie ich i zjeżdżanie z góry na desce. Gdy przyjaciele zgłosili zaginięcie Jima, praktycznie natychmiast ruszyła akcja ratunkowa. Veil vale to bardzo popularny kurort, więc bardzo szybko na miejscu zjawiły się. Cztery górskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Do nich dołączyli pracownicy Departamentu Szeryfa Hrabstwa Eagle, Gwardia Narodowa Stanu Colorado, Rocky Mountain Alpine Rescue, oddziały ratownictwa górskiego hrabstwa Larimer, oddziały ratownictwa hrabstwa Summit, oddział Search and Rescue hrabstwa Grand oraz członkowie Miejscowej Armii Zbawienia. Utworzyli oni obszar poszukiwań o powierzchni prawie 47 km2, czyli był to teren ponad dwa razy większy niż ten, który przeznaczony jest dla turystów przebywających w Wale. Do tego dołączyły dwa helikoptery Black Hawk wyposażone w kamery termowizyjne. Szybko ustalono, że McGrogan musiał w którymś momencie zboczyć z trasy. Problemem było to, że nigdy nie udało się ustalić, w którym miejscu to zrobił. Śnieg na trasie był dobrze ubity przez turystów, jednak poza nią nie było żadnych widocznych odcisków stóp, czy śladów zjeżdżania na nartach lub snowboardzie. Jego grubość wahała się pomiędzy 1 a 2,5 metra, więc niemożliwe jest przejście przez takie zaspy i nie zostawienie żadnego śladu. Pogoda, tak jak wspomniałem, była idealna i choć pruszył lekki śnieg, to jego opady były zbyt małe, aby zakryć cokolwiek. Wyglądało to tak, jakby w pewnym momencie coś dosłownie porwało go do góry. Jego przyjaciele byli ostatnimi ludźmi, którzy go widzieli. Nikt z turystów wchodzących lub schodzących tym szlakiem nie widział McGrogana. We wtorek 18 marca, czyli 4 dnia akcji poszukiwawczej, zaczęły się problemy. Tego dnia burza przyniosła duże opady śniegu, a także bardzo silny wiatr. Do tego mgła ograniczyła widoczność do około 1 km. Zmusiło to poszukiwaczy do zawieszenia akcji do następnego dnia. W tym momencie stało się również jasne, że wszystkie ewentualne ślady pozostawione przez Jima, których jakimś cudem nikt nie zauważył na śniegu, nie będą już widoczne. Poza tym, głównodowodzący nie mogli ryzykować życiem i zdrowiem członków ekipy ratunkowej. Poszukiwacze byli sfrustrowani, gdyż nie było żadnych punktów zaczepienia, żadnych śladów i praktycznie niczego, co mogłoby naprowadzić ich na miejsce, w którym znajdował się Jim. Przeszukano wszystkie szlaki oraz pobliskie doliny wielokrotnie. Ratownicy wiedzieli także, że zaginiony ma przy sobie telefon oraz GPS. Nie znaleziono również oznak świadczących o tym, że w regionie zeszła jakakolwiek lawina śnieżna. W akcji ratunkowej brało udział 110 ludzi. Którzy przepracowali ponad 1000 roboczo godzin w terenie, a helikoptery dodatkowo wylatały ponad 30 godzin. Tak jak wspomniałem, maszyny te wyposażone były w kamery termowizyjne. Także, gdyby w ciągu tych 5 dni Magrogan by żył i się przemieszczał, to powinien zostać odnaleziony. Jednak nie znaleziono żadnych śladów plecaka, sprzętu, nie namierzono również sygnału z telefonu Jima. Gdyż nie wykonano z niego już więcej połączeń. W sprawie Jamesa McGrogana nie działo się nic aż do 3 kwietnia. Tego dnia trzech narciarzy poruszało się poza wyznaczonymi szlakami w dolinie w okolicy wodospadu Booth Falls. W pewnym momencie natknęli się na ciało. Leżało ono pod ponad 200-metrowym klifem. Zamarzniętego wodospadu. Miejsce to znajdowało się ponad 7 km w linii prostej od obszaru, gdzie James McGrogan widziany był po raz ostatni. Znaleziony na miejscu sprzęt pasował do tego, który miał przy sobie zaginiony. Dlatego też koronerowi nie zajęło zbyt dużo czasu, aby potwierdzić, że faktycznie zwłoki należały do Jim'a. Ciało sprowadzono do biura koronera i przeprowadzono autopsję. Stwierdzono, że mężczyzna zmarł z powodu gwałtownego upadku, co potwierdzały urazy ciała oraz głowy. W tym momencie można stwierdzić: Okej, okay, James umówił się z kolegami, jednak byli oni zawolni. Ten chciał pojeździć na snowboardzie, dlatego ruszył do przodu, zboczył z trasy, zgubił się. Dopadła go lawina i spadł ponad 200 metrów w dół. Jednak nic w tej historii nie ma większego sensu. Dolina, gdzie znaleziono zwłoki Magrogana, została wielokrotnie przeszukana podczas prowadzenia akcji poszukiwawczej. Wspomniana odległość ponad 7 km nie uwzględnia tego, że Jim musiałby, gdyby poruszał się w linii prostej, Zjechać w dół doliny, nie zostawiając przy tym żadnych śladów, potem wspiąć się na klif i z niego spaść. Mógłby również poruszać się poza szlakiem, jakąś inną, o wiele dłuższą drogą i zjeżdżać, a następnie wspinać się na kilka stromych wzniesień. Ratownicy górscy twierdzą, że Jim szedł szlakiem wzdłuż potoku Spaddle Creek, potem przegapił skręt na Iceman Hut. Potem zadzwonił do żony, ta nie odebrała, a następnie poszedł dalej w górę. Jednak, jeśli się zgubił, to dlaczego nie próbował dzwonić więcej razy? Miał GPS, wiedział gdzie się znajduje. Ratownicy nie byli w stanie go znaleźć, pomimo że szukali poza obszarem, w którym zaginął i wielokrotnie przeczesali miejsce, gdzie ostatecznie został znaleziony. Dodatkowo, tak jak mówiłem wcześniej, kwestia rozdzielenia Jim'a z przyjaciółmi nie była do końca jasna. W innych artykułach pojawia się wypowiedź ojca Jim'a, Billa McGrogana, który mówił, że rozmawiał z jego przyjaciółmi i powiedzieli mu, że wszyscy trzymali się blisko i nie są pewni, w którym momencie się rozdzielili. Dla osób, które znają temat Missing 411, wiedzą, że takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Czy James oddalił się sam, czy też w pewnym momencie grupa przyjaciół straciła go z oczu i założyli, że poszedł szybciej i ich zostawił? Jednak gdy dotarli na miejsce, zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak i fakt, że w jednym momencie był niedaleko nich, a za chwilę go tam nie było, nie był spowodowany tym, że ich zostawił, tylko że wydarzyło się coś, co trudno było wytłumaczyć. Bo przecież ludzie od tak nie znikają, prawda? Teoria o tym, że James dotarł na dno wodospadu podążając przez pomyłkę w górę szlakiem wzdłuż potoku Stradle Creek jest co najmniej problematyczna. Po pierwsze, mężczyzna musiałby przegapić oczywisty zakręt prowadzący na zachód i brodzić przez ponad metrowe zaspy. Szlak na Iceman Hut jest bardzo popularny, a śnieg na trasie bardzo dobrze ubity. Więc co. Nie zorientował się, że idzie w złą stronę? Czy był aż tak nieodpowiedzialny i lekkomyślny, że poszedł tam dobrowolnie? Nawet gdyby wybrał mniej uczęszczany szlak, to i tak śnieg dookoła był głęboki. Ciężko byłoby się po nim poruszać i nie zostawiać żadnych śladów. Dodatkowo, aby dostać się do doliny, gdzie został znaleziony, musiałby przejść przez jeden z potoków. Brodząc w głębokim śniegu i naprzemiennie zjeżdżając lub schodząc w dół, a następnie podchodząc pod bardzo strome, oblodzone i ośnieżone szczyty. Wszystko to poruszając się poza szlakiem, jednak z widokiem na pobliskie wejl, vale, które tak jak mówiłem było widoczne nawet w nocy. Telefon komórkowy znaleziony przy zwłokach po naładowaniu nadal działał. Dodatkowa bateria nadal była naładowana. Jim został znaleziony ubrany w czarne leginsy, koszule, podkoszulek i szare skarpetki. Nie miał na sobie butów, kurtki ani rękawiczek. Na roztrzaskanej głowie znajdował się kask. Niedaleko znaleziono jego kurtkę oraz GPS, który nadal działał. Co ciekawe, butów zaginionego nigdy nie odnaleziono, a policja nigdy nie udostępniła informacji na temat miejsca odnalezienia deski splitboardowej. Jednak ta została ostatecznie zwrócona do wypożyczalni. Pytań w tej sprawie jest bardzo wiele. W jaki sposób Jim opuścił szlak? Czy założył narty, aby poruszać się poza wyznaczonymi ścieżkami? Jeśli tak, to dlaczego? Żeby samotnie pozjeżdżać? To po co w takim razie umawiał się z kumplami na tą wyprawę rok wcześniej? Plan całej czwórki był taki, żeby dotrzeć do Iceman Hut i stamtąd zjeżdżać na nartach lub snowboardzie. Więc jeśli taki był plan, to po co zostawiać kumpli, zbaczać z trasy i samemu ruszyć w nieznane miejsce. Jednak jeśli tak było, w jaki sposób poruszał się bez zostawienia jakiegokolwiek śladu? Gdzie był przez pięć dni, gdy szukały go ekipy poszukiwawcze? Czy możliwe jest, że zboczył z kursu tak bardzo? Pomimo tego, że miał przy sobie telefon komórkowy, zapasową baterię i GPS? Nic tutaj nie ma sensu. Czy jednak było zupełnie inaczej? Tak jak w innych sprawach serii Missing for Czy Jim nieznacznie oddzielił się od grupy, a następnie został porwany, przetrzymywany, rozebrany i ostatecznie zrzucony z góry? Jak zawsze piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne filmy dębowej chatki.